Hej, witajcie na kanale Mathemagics. Długo się nie widzieliśmy, ale widzę, że oglądacie moje poprzednie odcinki. Bardzo się z tego cieszę. Przybywa wejść, przybywa komentarzy, przybywa subskrybentów. Jeszcze tylko 5 zostało do 1000, więc bardzo jestem z tego zadowolony. Pamiętajcie, że miałem cel 1000 subskrybentów do setnego odcinka. W tym celu robiłem mnóstwo pompek. Jeszcze będę je robił aż do setnego odcinka, bo tak się z wami umówiłem. Ale mam nadzieję, że się uda to teraz osiągnąć już niedługo. Dzisiaj trochę o przyszłości tego kanału, trochę rzeczy dobrych, trochę mniej dobrych, ale mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca tego odcinka. To nie jest taki typowy matematyczny odcinek, ale może o tym później, co będzie dalej. Tak to już jest, po najdłuższej przerwie, po najdłuższej nocy przybywa dnia, przybywa światła. No i właśnie akurat tak się składa, że dzisiaj, 22 grudnia, żegnamy najdłuższą noc w tym roku. Dzień w Warszawie trwa 7 godzin 42 minuty. U nas w Las Vegas prawie 10 godzin. To oczywiście dlatego, że słońce świeci na Las Vegas trochę dłużej. Właściwie słońce jest teraz tutaj, na samym dnie kuli ziemskiej, najbliżej. Właściwie jest na zwrotniku Koziorożca. I do Las Vegas, który jest trochę bliżej równika, no to więcej promieni słonecznych dociera niż tutaj do Warszawy. Do Warszawy tutaj pod bardzo małym kątem zdaje się około 15 stopni, także bardzo słabe tutaj to nasłonecznienie. To oczywiście dlatego, że Ziemia jest odchylona. Gdyby Ziemia nie była odchylona, gdyby tutaj ten równoleżnik był taki sam jak oś obrotu orbitalnego, no to wtedy kula ziemska by chodziła tak dookoła Słońca, że promienie słoneczne byłyby padały prosto na równik przez cały rok, ok? Trochę mi ciężko tutaj ruszać tym globusem. Może wstrzymamy Ziemię, a ruszymy Słońce. To nie ma właściwie znaczenia, bo chodzi o perspektywę. I Słońce by chodziło w ten sposób, no to nie mielibyśmy pół roku. Przez cały rok, gdy Ziemia obraca się wokół Słońca, przez cały rok mielibyśmy takie samo nasłonecznienie i nie byłoby pół roku. Ale ponieważ jak kupujecie globus, zobaczycie, że zawsze jest taki odchylony trochę, właśnie o te 23 stopnie, bo takie jest odchylenie Ziemi od osi obrotu orbitalnego. No i siłą rzeczy Słońce chodzi w ten sposób, prawda? Tutaj do zwrotnika Raka, wtedy jest najcieplej, to jest gdzieś tam 22 czerwca, później w dół, prawda? Mamy równonoc albo równodzień i później w zimę do zwrotnika Koziorożca i później zawraca, prawda? Stąd nazwa zwrotnik. I w ten sposób chodzi to Słońce i teraz jest tutaj, prawda? I mamy najkrótszy dzień w Warszawie. 7 godzin i 40 minut, a w Las Vegas prawie 10 godzin. Właśnie dlatego, że jesteśmy trochę bliżej równika i mamy więcej dostępu do tego słońca. Więc teraz będzie trochę lepiej. Mam nadzieję, że będzie więcej odcinków Mathemagics. Będzie, bo no, słońce zaczyna górować nad nocą, prawda? Dni się stają coraz dłuższe. To jest oczywiście też powód do radości. Właśnie z tym mamy też święta. Święta Boże Narodzenie 25 grudnia, dlatego że według kalendarza juliańskiego właśnie wtedy było to przesilenie zimowe. No ale już tak zostało. Ale odcinku mam nadzieję, że będzie trochę więcej. Kiedy to będzie? Może w jakąś specjalną datę? Dzisiaj jest, napiszmy sobie, po amerykańsku, tak trochę dziwnie, trochę od tyłu, czyli najpierw miesiąc. Dzisiaj mamy 12 miesiąca, czyli grudzień, 22, no i rok 2021. Czyli ta data, pamiętacie jak się nazywa taka data, co czytana z lewa do prawa, bo z prawa do lewa jest czytana tak samo? Była na tym kanale. Oglądajcie poprzednie odcinki. To jest oczywiście data palindromowa. Palindrom to nazwa, czy wyraz, który się czyta od lewa do prawa, czy prawa do lewa, tak samo. Więc także dzisiaj jest również taki specjalny dzień. No i akurat w grudniu tutaj w Ameryce mieliśmy więcej takich dni, prawda? Tam powiedzmy 11 grudnia, albo jakikolwiek grudnia pisany tam jedną
cyferką, prawda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To wszystko były daty palindromowe. W Polsce będziemy mieli kiedy? Będziemy mieli rok 22, więc tutaj też może być, o, 2 lutego 2022 roku. No i luty 2, 2022 roku, czyli data palindromowa dla Polaków i dla Amerykanów. Może to jest dobra data na mój kolejny odcinek Math & Magics, bo właśnie dostałem wieści, że cały kolejny semestr, czyli przynajmniej do maja, będę uczył z domu znowu. Nie wracam na college. Nie będę miał tej takiej fajnej dużej tablicy za mną, a tak mi się najlepiej z wami komunikuje, najlepiej mi się pisze i rozmawia w tym samym czasie. Próbowałem robić Math & Magics na tabletach, na asfalcie, to ma swoje problemy, nie udaje mi się to robić tak, jakbym chciał, więc muszę czekać, aż wrócę na kampus. No i to jest właśnie ta gorsza wiadomość na dzisiaj, że Math & Magics nie będzie nadawał tak często, ale to jest świetna data na mój kolejny odcinek. I to będzie największy Math & Magics w historii tego kanału, największy odcinek, najbardziej zapracowany, zaplanowany. Mi się wydaje, że będzie odbije się dużym echem, nie tylko w środowisku matematyki, mam nadzieję, z czasem, ale również w... Nie powiem za dużo. Poczekajcie na 2 grudnia. Okej? Okay. Ale skoro już jesteśmy wśród tych dwójek i palindromów, to może jeszcze zobaczmy jakieś inne. Na przykład... Jakbyśmy tu napisali 2, czyli luty, o, jakbyśmy dalej tę datę pisali cały rok, czyli 2022, to wtedy tu będziemy mieli również 2, o, i 2, i 0, o, no to mamy luty 2022, prawda? Pisane oczywiście od miesiąca najpierw. To też jest super data palindromowa, gdzie rok jest napisany cały. Więc taka ciekawostka. Następny dzień, 2, 21, 2022 roku, no to znowu pisane po amerykańsku, data również palindromowa. Właściwie to 20 którykolwiek, to jak już się teraz trochę bawię, 20 którykolwiek w lutym to daty palindromowe, więc nie wiem, świetne daty, żeby się żenić, żeby wychodzić za mąż, będzie łatwo zapamiętać, czy może jakieś inne obchody, jakieś ważne, więc zróbcie to może właśnie w lutym kolejnego roku, a ja już się z wami żegnam, dzięki bardzo za oglądanie, to nie jest odcinek Mathematics, nie będzie pompek. Nie byłbym w stanie teraz zrobić pompek zresztą tylu, bo po takiej przerwie, ale na pewno wrócimy do tego, gdyż obiecałem wam tyle pompek, jaki numer odcinka, aż do 100 odcinka, bez względu na ilość subskrybentów, ale zostało jeszcze 5 do 1000, więc zapisujcie się na kanał, oglądajcie poprzednie odcinki, one się nie starzeją, matematyka się nie starzeje. Możecie mi tam, niektórzy mi piszą, jakie błędy zrobiłem. Świetnie, bardzo to dobrze doceniam. Także czytajcie też komentarze, gdyż może tam jest coś po prostu przejęzyczyłem, a coś źle napisałem, więc jest, zawsze to doceniam. A tymczasem życzę wam wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i oglądajcie Math & Magics. Dzięki za oglądanie do końca. Trzymajcie się. Cześć.